Drodzy, kiedy tak rozmyślałem nad Bożym Słowem i nad takim fragmentem, pamiętacie z listu do Koryntian, że jeden sieje, inny podlewa, a Bóg daje wzrost. I mamy tą świadomość i tak sobie uzmysławiam i modlę się, Boże, daj wzrost swojemu Słowu w moim sercu, w sercach nas i w sercach ludzi, którym zwiastujemy. Zwróćcie uwagę, my siejemy, podlewamy, a tylko Bóg jest w stanie ożywić słowo w sercu człowieka. Oczywiście, że jest potrzebne serce otwarte na to, co Bóg mówi, ale to Bóg jest sprawcą życia, które przychodzi poprzez głoszone, zwiastowane Boże Słowo. Też chyba ponad, czy koło 2 tygodni temu dzieliłem się Słowem Bożym związanym z czasami ostatecznymi. Mówiłem o znamionach czasów ostatecznych. I te znamiona są tak różne, przedstawione przez Pana Jezusa w Ewangeliach i my jesteśmy tego świadomi, że tak jest. Ale pamiętacie, jednym ze znamion, kiedy Jezus mówił o czasach ostatecznych, jest kwestia wiary. Czy gdy Syn Człowieczy przyjdzie na ziemię, czy znajdzie wiarę? Czy będą ludzie, którzy będą Mu ufać, będą na Nim polegać, będą Mu wierzyć? I dzisiaj chciałbym, w związku z tym, że wtedy zwiastowałem i wspomniałem o tym, i chciałbym przypomnieć słowo z 2 listu Piotra, z 1 rozdziału. 2 list Piotra, 1 rozdział, i apostoł Piotr, pisząc ten list, sam mówi, że on nie wstydzi się i też zanim odejdzie z tej ziemi, chce przypomnieć pewne rzeczy Kościołowi, tym, którzy uwierzyli w Jezusa. I będę czytał od 1 do 11 wiersza. Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny, zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Drodzy, wszystko, cała relacja, społeczność z Bogiem rozpoczyna się od wiary. To, że człowiek decyduje się zaufać Bogu i Jego łasce. Oczywiście, że w wyniku zwiastowanego Bożego Słowa człowiek dochodzi do świadomości, że jest grzesznym człowiekiem i potrzebuje zbawienia, potrzebuje przebaczenia. A więc decyduje się, czyni to, bo nie czyni tego za nas Bóg, upamiętuje się. Przechodzi ten moment takiego, tej świadomości grzechu i potrzeby Jezusa i ma dość grzechu i nie chce już dłużej tak żyć. A później, kierując swój wzrok na Chrystusa, oddaje Mu swoje życie i ufa, że Bóg przebacza mu ze względu na ofiarę złożoną na krzyżu, o której tak śpiewaliśmy w jednej z pieśni.
I to jest ten dobry początek wejścia, a później daje, przez chrzest wchodzi do środka, do Bożego Królestwa, do Bożej obecności. Niewiele musi uczynić. Tak zastanawiałem się od wczoraj wieczorem nad łotrem na krzyżu, który nie miał właściwie żadnych możliwości już cokolwiek za bardzo zrobić, ale mógł jeszcze uczynić największy uczynek, najważniejszy uczynek. Bo wiecie, uwierzyć w Chrystusa to jest nazwane w Ewangeliach czynem, uczynkiem. To jest dzieło Boże, to jest czyn Boży, mówi Jezus, kiedy go pytają, wierzyć w tego, którego Ojciec posłał. A więc ten łotr na krzyżu. I to jest to, co nam uzmysławia łaskę. Nic Bogu nie mogę dać. Oprócz mego brudnego serca, grzechu, mojej porażki, mojego zagubienia. I mogę być uratowany tylko, jeśli zaufam, że Chrystus, który umierał na krzyżu, spłacił moje długi wobec Boga. To jest kapitalny przykład, aby móc się, że tak powiem, mocować nad tematem łaski. Czym jest łaska? Łaską zbawieni jesteście. Ale kiedy już zaufaliśmy Bogu i wiecie, gdyby łotr na krzyżu miał możliwość zejść i żyć dalej, jego życie wyglądałoby inaczej. Już nie byłby tym, kim był. On oddał życie Bogu. Ale nie mógł tego zrobić, a Jezus znał jego serce i powiedział, dzisiaj ze mną będziesz w raju, będziesz w mojej obecności. Drodzy, ale kiedy już przechodzimy przez te drzwi, kiedy znajdujemy się już w środku, jesteśmy w Bożej obecności, kiedy już jest wiara w Twoim i w moim sercu, ta żywa wiara w Boże Słowo, żywa wiara w to, że ofiara Chrystusa jest wystarczająca dla mojego zbawienia i odkupienia. Apostoł Piotr pisze właśnie do takich ludzi jak my, którzy mają żywą wiarę, którzy przeszli przez drzwi, którymi jest Jezus, jedyne drzwi do owczarni Bożej, Jezus Chrystus. Ale teraz on mówi, chodzi o to, żeby wasza wiara się ostała, aby wasza wiara była mocna, aby wasza wiara nie wyciekła z waszego życia. I dlatego został napisany ten drugi list Piotra, aby wzmocnić, aby dać nam możliwość, jak ty i ja możemy wzmocnić naszą wiarę. Nie utracić, a przez to utracić zbawienie, ale aby ta wiara stała się mocniejsza. Dlatego Jezus mówi i zadaje takie pytanie, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę? Wiarę w tych, którzy uwierzyli i w ogóle wiarę tych, którzy jeszcze będą na tej ziemi, którzy są niepojednani, aby uwierzyć. Ale to słowo też mówi nam o tym, drodzy, jak bardzo ważny jest, kiedy pilnuję mojej wiary, jak bardzo ważne jest, abym nie dopuścił do takiego momentu, aby utracić wiarę, czy też utracić koronę życia, wieniec życia. W objawieniu Jana do jednego ze zborów Jezus powiedział, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. W innym miejscu jest napisane, aby nie zostało wymazane twoje imię z księgi życia. My wszyscy wiemy, że życiem, które mamy, jest obecność Jezusa Chrystusa w nas. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto ma Syna, ma żywot. A więc jeśli dbam o to, żeby cały czas mieć żywą społeczność z Jezusem, dbam o to, żeby moja wiara, ufność ku Niemu nie słabła, ale stawała się mocna. A sami doskonale wiemy, jak nasza wiara poddawana jest różnego rodzaju próbom, naciskom. Czasami nam się wydaje, że gdzieś tam ona się chwieje i chwiejemy się w naszej wierze. Ale dlatego został ten list napisany, aby nikt nie odebrał ci twojej korony, którą masz dzięki Bożej łasce przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w pierwszym liście, w 6 rozdziale, w wierszu 12, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Inaczej mówiąc, trzymaj się mocno tego, co już masz w Jezusie Chrystusie. Nie wypuść tego z ręki, nie pozwól, żeby przeciwnik odebrał ci, pozbawił cię życia, które masz. Bo każdy z nas, kiedy nawracał się, kiedy pokutował,
kiedy wzywał imienia Jezus, aby Jezus mu przebaczył. Każdy z nas nie tylko doświadczyliśmy tej świadomości przebaczenia, ale doświadczyliśmy tej świadomości, że Jezus przyszedł do naszego życia i stał się naszym życiem. Wszystko się zmieniło w nas. Całe życie się zmieniło. Oto zmieniliśmy kierunek naszego życia i teraz On jest centrum twojego i mojego życia. I mam obiecany wieniec. A Bóg chce, żebyś ten wieniec żywota otrzymał, abyśmy żyli na wieki, aby go nie utracić. Kiedy te czasy, o których Jezus mówił, a wiemy, że zdajemy sobie sprawę, że w tych czasach żyjemy, gdzie przyjdą różnego rodzaju zwiedzenia. Trzykrotnie Jezus porusza kwestię zwiedzenia, kiedy mówi o czasach ostatecznych. Najwięcej zwiedzenia. Ludzie, którzy będą przychodzić z różnego rodzaju fałszywymi proroctwami, objawieniami i tak dalej, aby zwieść, jeśli można, i wybranych. Pojawi się strach poprzez wojny, wieści o wojnach. Pojawi się strach wobec morów, kataklizmów, które będą następować. Słuchajcie, Bóg ma takie środki, że ja się nie dziwię, że w jednym momencie cała ziemia może spłonąć. Jeżeli naukowcy dzisiaj mówią, jeżeli gdzieś tam w Ameryce jest takie miejsce tak wulkaniczne, a takich miejsc jest dużo więcej na tej ziemi, to słuchajcie, wystarczy, że to się uruchomi i nie ma nic. Oczywiście, że Boża opatrzność, Boży czas, który Bóg wyznaczył, Bóg nad tym wszystkim czuwa. Ale to wszystko będzie budowało w sercach ludzi, sprawiało strach. Przyjdą prześladowania i doskonale o tym wiemy. Ludzie będą Boga obwiniać i będą gorszyć się z Boga. Jak Bóg może do czegoś takiego doprowadzić? Coraz mniejsza będzie z powodu bezprawia, bezbożności, jaka pojawi się na ziemi. My o tym wiemy, to widzimy, my tego dotykamy. Będzie coraz mniej miłości. Do Boga, do ludzi, do siebie. To wszystko widzimy na naszych oczach. Jezus mówi, dlatego, kiedy to wszystko będziecie oglądać, tego będziecie świadomi, to będzie miało wpływ na Kościół, bo Jezus mówi, czy znajdzie wiarę, to będzie miało wpływ na naszą miłość do Boga i do siebie nawzajem. Bo jest napisane, że brat będzie wydawał brata, że ludzie będą się nienawidzić. Ale dlatego Ty, Boży człowieku, Ty, Boże dziecko, Ty, który uwierzyłeś, Ty, któremu przeznaczona jest wieniec zwycięstwa, korona życia wiecznego, Ty trzymaj się mocno i nie pozwól się ograbić z żywej, prawdziwej wiary, która jest oparta o Boże Słowo. I apostoł Piotr tutaj mówi, ja chcę wam podać, w jaki sposób wasza wiara może być umocniona. Inaczej, że nie będzie tak, że z czasem będzie zanikać was, będziecie mieli coraz mniejsze zaufanie do Boga, do Jego Słowa, ale że będziecie mogli ciągle utrzymywać taką dobrą temperaturę serca i zaufania do Boga. To jest ciekawe, że kiedy przychodzimy do Boga, mamy przyjść tacy, jacy jesteśmy. Nic nie możemy poprawić, żeby przyjść do Boga. Wręcz Bóg tego nie oczekuje. Masz przyjść takim, jakim jesteś. Brudny, pokonany, przegrany. A Jezus jest gotów cię przyjąć, oczyścić, przebaczyć i dać ci moc do nowego życia. Amen. Tak jest napisane. Ale kiedy już jestem z Bogiem, należę do Niego, On teraz mówi, co powinienem robić, aby moja wiara była dojrzała, wzrastała, była mocna w Bogu. I tutaj już powinienem coś zrobić. Mam łaskę i mamy łaskę i moc Boga do tego, aby coś zrobić, to, do czego bylibyśmy niezdolni, nie wierząc w Chrystusa i nie znając Chrystusa. Lubię to słowo z pierwszych wierszy tego rozdziału drugiego listu Piotra, że mamy wiarę równie wartościową, co apostoł Piotr. Nie ma żadnej różnicy. Równie wartościowa, cenna jest twoja wiara, moja wiara w Jezusa Chrystusa, tak jak apostoła Piotra.
I tam jest użyte takie słowo i takie wyrażenie czytaliśmy właśnie z tego fragmentu. Macie wiarę równie wartościową. Jest napisane w jednym fragmencie, że wiara nie jest udziałem wszystkich, ale tam bardziej chodzi o wierność. Wierność nie jest udziałem wszystkich. Ale Bóg chce dać wiarę, chce sprawić wiarę w sercach tych, którzy słuchają Bożego Słowa. On chce dać wzrost swojemu Słowu w naszych sercach, aby zamiast niewiary, zamiast zwątpienia, zamiast zlekceważenia, abyśmy otrzymali miarę wiary i ufali Bogu. Jestem przekonany na podstawie Bożego Słowa, list do Rzymian 12:3 wyraźnie mówią, że każdy z nas otrzymał od Boga miarę wiary. I możemy w tej wierze wzrastać, możemy tą wiarę tracić, ale właśnie zachęcamy siebie i zwracamy uwagę do Bożego Słowa, żeby tej wiary nie utracić. Mówiąc o tych czasach ostatecznych, mówiłem, że dziecko Boże, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, mówi, bądź w Jego winnicy zaangażowany, w winnicy pańskiej, czyli w Jego kościele. Bądź tym, który nie zakopuje talentu, tylko usługuj nim na potrzeby Bożego Królestwa. Nie bądź osobą, która lekceważy, pamiętacie list Hebrajczyków, wspólne zgromadzenia, tym bardziej, im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża. A więc Jezus jakby daje, kładzie takie kamienie, takie filary, mówiąc o pracownikach winnicy, mówiąc o talentach, mówiąc o mądrych i głupich pannach, bądź tym, który zwraca uwagę na te rzeczy. Nie bądź bezczynny. Nie bądź bezużyteczny w Bożym Królestwie. Bądź zaangażowany, bądź oddany. Miej społeczność z Kościołem. To jest niezwykle ważne. I teraz Piotr mówi, chcę jeszcze wam coś wyjaśnić. Na naszych nabożeństwach, wykładach Bożego Słowa w czwartek poruszam temat, uważam, bardzo ważny. Ja jestem wdzięczny Bogu, że moi bracia mogą poruszać też inne tematy, które uzupełniają, ale ten temat budujcie jedni drugich. I zwróćcie uwagę, drodzy, że to polecenie budujcie jedni drugich nie jest odniesione do naszych uczuć, emocji, jakichś chwilowych uniesień lub nie, ale ono mówi do twojego i mojego serca, do umysłu i mówi o tym, żebym zajął określoną postawę, bo kiedy ją zajmę, wtedy wypełnię to polecenie jedni drugich. Budujcie, miłujcie, przebaczajcie, znoście, napominajcie i tak dalej, i tak dalej. Oto wierzę i tak odczuwam bardzo wyraźnie i wy też sądzę to odczuwacie, bo kiedy jesteśmy tutaj w czwartek, też możemy doświadczać, ja przynajmniej doświadczam czegoś szczególnego. I jakby Bóg mi mówi, coś On chce przez to uczynić w naszych sercach, nas razem, abyśmy weszli w ten poziom, jaki Bóg od nas oczekuje, bo On wyraźnie do czegoś wzywa każdego z nas. I każdy z nas ma tutaj tą odpowiedzialność przed Bogiem. I tam mówimy o tych rzeczach niezwykle ważnych. Wiecie, jestem przez to rozważanie też złamany w tym, bo nagle uświadamiam sobie jeszcze bardziej serce Boga, które jest pełne łagodności, delikatności, miłości. My nie znamy, dlatego tu jest napisane, jeżeli je posiadacie, jeżeli swoją wiarę uzupełnicie o te cechy, tych siedem cech, które tutaj są wymienione. W tych siedmiu cechach są dwie cechy, które należą do owocu Ducha Świętego. Jeżeli je posiadasz, jeżeli zrobisz wszystko, żeby twoje życie tak właśnie wyglądało, to nie będziesz bezczynny, nie będziesz bezowocny w głębszym poznaniu Pana. Dziwi mnie to, kiedy czytam o Mojżeszu,
który ma tak objawienie chwały Bożej i przy krzewie ognistym rozmawia z Bogiem. I na górze Synaj rozmawia z Bogiem. I rozbija namiot spotkania, aby rozmawiać z Bogiem codziennie. A on jeszcze prosi Boga, daj mi oglądać Twoje oblicze. Daj mi oglądać Twoje oblicze. Moglibyśmy powiedzieć, Mojżeszu, czy masz za mało? Przecież doświadczasz Bożej obecności jak żaden inny człowiek. Oto chwała Boża przychodzi do namiotu, który ty rozbijasz poza obozem izraelskim, aby spotkać się z Bogiem. A ty ciągle Boga jeszcze chcesz więcej? I wiecie, jak to się zakończyło. Bóg mu odmówił. Mówi, Mojżesz, wystarczy. Wiecie, że nie. Bóg mówi, nie możesz oglądać mojego oblicza. Ale całe moje dostojeństwo i chwała przejdzie przed tobą. I Mojżesz widzi Pana z tyłu jego chwałę. I ręka Boża jest położona na nim, aby go ochronić. Bo nikt z żywych ludzi nie może Boga oglądać i żyć, i przeżyć. Ale to, co Mojżesz widzi, to widzi wielce łaskawy i miłosierny i dobry jest Bóg, który nie chowa gniewu na wieki, który okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia, a swój gniew i sąd do trzeciego i czwartego. To jest ciekawe, drodzy. Pytanie jest, czy znam Boga, albo inaczej, oto każdy z nas, sądzę, jesteśmy ciągle w drodze i chcemy poznawać Pana, bo tu jest napisane, jeżeli te cechy będą Twoim i moim udziałem, będę wzrastał w poznaniu Pana. I będziesz złamany, zachwycony, powalony Jego łaską, Jego miłością, tym, kim On jest. Czy tego potrzebujemy, drodzy? Ja tego potrzebuję. A więc to nie jest ktoś, chociaż ja doskonale wiem, bo Bóg o tym mówi, On będzie sądził świat sprawiedliwie. I każda bezbożność, każda rzecz, każde złe słowo będzie osądzone przez Niego. Wszystko, nawet motywy serc. Wszystko. Ale teraz Bóg okazuje ciągle łaskę i ciągle czeka. I w tym drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale możesz przeczytać o tym, oto Pan nie zwleka ze swoim przyjściem, ale cierpliwie czeka, aby ci, którzy mają być zbawieni, mogli się jeszcze upamiętać. A ci, którzy w Niego uwierzyli, jeśli gdzieś zboczyli z drogi, jeśli gdzieś odchodzą, oddalają się, aby mogli z powrotem wrócić do społeczności z Bogiem, aby byli uratowani. Bo to, co nadchodzi, to, do czego zmierza człowiek, który nie jest pojednany z Bogiem, nazwane jest wiecznym oddzieleniem od Bożej obecności. Nazwane jest ogniem wiecznym, nazwane jest ciemnością, nazwane jest ogromnym cierpieniem. Ale Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie i teraz jest czas, aby człowiek mógł się z Nim pojednać i uniknął tego oddzielenia w wyniku swojej własnej decyzji. W wyniku odrzucenia łaski i miłosierdzia, którą Bóg ma dla człowieka. A więc dlatego Piotr mówi, moje życie się kończy. I tak jak mi Pan objawił, to jest już mój koniec. Wiecie, że apostoł Piotr, tak przynajmniej mówi nam historia, tradycja, że apostoł Piotr został ukrzyżowany głową na dół, bo nie, uważał, że nie jest godny być tak samo ukrzyżowany, jak jego mistrz, Zbawiciel Jezus. Ale on mówi, dopóki żyję, ja chcę wam przypomnieć, abyście mogli, kiedy ten dzień nadejdzie, kiedy Jezus przyjdzie, kiedy zabrzmi głos trąby, abyście mieli szeroko otwarte wejście do Bożego, wiekuistego Królestwa i byli z Nim na wieki. Nie lekko uchylone drzwi,
ale szeroko. Tu jest napisane szeroko otwarte drzwi do Bożego Królestwa. A więc bez żadnych wątpliwości, z radością. Jak przypomina mi się z rodziny pastora Skawiniaka, teraz nie wiem, czy to mama była, czy siostra ze zboru, która umierała w szpitalu. Jeszcze jakieś 2 lata, 3 lata temu, nie wiem, tak mówię z pamięci, kiedy usiadła na swoim łóżku wobec innych osób, jej twarz jaśniała, ona zaczęła śpiewać pieśń z pielgrzyma, aby przywitać swojego Zbawiciela i wyznać, jak raduje się, że już go zobaczy. I za chwilę skonała. Wiecie, to jest coś niezwykłego, mieć szeroko otwarte wejście. To jest niezwykle ważne, kiedy przychodzą, czy jesteśmy w czasach, kiedy diabeł próbuje nas w różnoraki sposób straszyć. Ale Bóg jest Bogiem pokoju, amen. Nie strachu, nie lęku, nie obawy. Jezus jest księciem pokoju. I mówi, ja daję wam pokój, którego świat wam nie może dać. Kościół nie powinien się bać. Powinniśmy się bać tylko Pana. A poza tym nie powinniśmy się bać sytuacji, okoliczności, tego, co nadchodzi. I kiedy to ludzie będą w trwodze i lęku, wierzę, kiedy ty i ja będziemy dbać i pilnować swojej wiary, aby ona w nas nie ustała, to twoje serce i umysł będzie zachowany w pokoju. Pokoju, jaki ten świat nigdy nie da. Żaden człowiek ci nie da. Ten pokój pochodzi od Boga. No, dlatego nazwany jest Bożym pokojem. I będziesz pełen pokoju. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, ale cierpliwie czeka, aby jego Kościół ciągle wzrastał, aby jeszcze dołączyli ci, którzy mają być zbawieni, a ci, którzy w jego Kościele są i gdzieś ich życie się pogubiło, aby mogli wrócić do bliskiej społeczności z Bogiem. Wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. To jest niesamowite, ale tam, o ile sobie przypominam, aniołowie chwycili za rękę, tak? Lota, żonę, córki, za rękę i wyciągnęli z tego bezbożnego miasta, zanim przyszedł gniew i sąd Boży. Umie Pan wyrwać. Umie Pan zachować. Oczekując tego, umiłowani, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. W pokoju. Abyś nie tracił tego wewnętrznego pokoju, który pochodzi od Boga, który daje Jezus. Czy zastanawiałeś się, że Jezus ciągle czeka na ciebie? Że On jeszcze nie przyszedł, bo co by było, gdyby Jezus przyszedł, czy będziesz z Nim? Czy należysz do Niego? Czy swoje życie powierzyłeś Jemu? Czy ufasz Jemu? Czy budujesz na Nim i z Nim? I pomyśl przez chwilę, On ciągle nie przyszedł jeszcze. Ciągle jeszcze okazuje cierpliwość. Ciągle jeszcze czeka. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy postępować będą według swych własnych pożądliwości. I co będą mówić? Gdzie jest to obiecane przyjście? Brat Roman, mówiąc tutaj parę rzeczy ze swojej misji, wspominał o tych różnych reakcjach ludzi. Gdzie on jest, jeżeli to jest prawda? Ale Bóg doskonale wie, co robi, i Boża moc, i Boży autorytet Ojca ustalił dzień i godzinę powtórnego przyjścia Pana. Tak więc zobaczcie, tu jest napisane, że jeżeli tą wiarę, którą masz, do tej wiary dołożysz pewne cechy, albo inaczej, kiedy będziesz starał się, przypatrywał się sobie,
nie innym, bo tu chodzi o każdego z nas osobiście, sobie. I apostoł Piotr mówi, tak więc każdy niech przypatrzy się sobie i niech do swojej wiary, albo inaczej, niech tą wiarę uzupełni o te cechy. I znowu, to nie jest na zasadzie przypadku, uczuć, emocji. O, cudownie było, ja takim, za chwilę wszystko mija. Nie, Bóg chce, żebyśmy szli w określonym kierunku jasno i wyraźnie. Uzupełnij swoją wiarę, aby uniknąć skażenia. I tam jest użyte słowo, które oznacza zatracenie. Zniszczenie, ruinę i klęskę. Zgubę, deprawację. Aby tego wszystkiego uniknąć, uzupełnij swoją wiarę. I apostoł Piotr tutaj mówi, uzupełnij ją. Niektóre tłumaczenia podają tam ocnotę, greckie arete. Czyli moglibyśmy powiedzieć czystość moralną. Inaczej to słowo arete można przetłumaczyć jako odwagę, dzielność. Ale tu to tłumaczenie podaje także właściwe określenie prawość, czyli szczerość. Nie jesteś zakłamany, nie jesteś obłudny. Wiara uzupełniona o szczerość. Jak i w środku, tak i na zewnątrz. Nie inny w środku, a inny na zewnątrz. Nie ukrywający, nie mający, nie noszący żadnej maski. Inny w kościele, inny w domu. Inny w pracy. Nie, uzupełnij swoją wiarę o cnotę, która jest szczerością, prawością, czystością. Ale on nie przestaje na tym. To są jak takie stopnie, które kładziesz na fundamencie swojej wiary, aby ją umocnić. I apostoł Paweł mówi tak, staraj się, zabiegaj, dąż, bądź gorliwy, dosłownie w tym. Okaż gorliwość i pośpiech, aby uzupełnić swoją wiarę o te cechy. To słowo uzupełnić oznacza zaopatrzyć samego siebie w sposób obfity w te cechy. Tak jak Grecy używali tego słowa na zaopatrzenie armii, statków wojennych, aby były zaopatrzone we wszystko, co jest niezbędne do stoczenia walki i wojny. A przecież my jesteśmy w walce. My jesteśmy w wojnie. Bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, które są na powietrzu. I one są bezwzględne, muszę wam powiedzieć. One nie patrzą, że my mamy gorszy dzień. One właśnie wykorzystują ten gorszy dzień. Dlatego w sposób obfity zatroszczcie się, aby swoją wiarę uzupełnić o czystość. Dbaj o czystość, dbajmy o czystość swojego życia, czystość swoich myśli, czystość swoich ust, czystość, aby tam nie było żadnego, jak mówi w innym miejscu Słowo Boże, zgniłego słowa, które nie przynosi pożytku, nie buduje, nie zachęca, ale niszczy. Czystość. A kiedy już zadbacie o czystość i będziecie pilnować, to on mówi, na tym nie kończcie, ale wzrastajcie, dołóżcie do tego wasze poznanie Pana. Inaczej mówiąc, zachęca nas do takiego działania jak Mojżesz. Panie, daj mi więcej. Daj mi więcej. Kochani, głód Boga. Głód Boga, głód Bożej obecności, głód Bożego działania, głód Bożych darów. Wiecie, to jest coś niesamowitego, jeżeli człowiek coś takiego posiada. Bo wtedy wszystko inne, jeżeli masz głód. Jak masz głód chleba, to marzysz tylko o kawałku chleba. Jeżeli masz pragnienie, marzysz choćby trochę, aby zamoczyć wargi w zimnej wodzie. Pamiętam, po operacji leżałem i tylko wolno mi było przez tydzień. Oni tylko tak zwilżali moje wargi, a ja bym tak się napił.
tak spragniony byłem. Popatrzcie, kiedy masz głód Boga, głód Bożej obecności, głód Bożego działania, głód tego, żeby Bóg dotykał się ludzi, to zostawiasz wszystko, idziesz na kolana i wołasz, Boże, objaw się w mocy. Niech przyjdą cuda, niech Twoja obecność wstępuje, niech Twoje działanie wstępuje. Wiecie, kiedy jest głód, ludzie wołają chleba, chleba. A więc miej głód też, jeśli do tej cnoty czystości starasz się prowadzić czyste życie, uzupełnij w sposób obfity o poznanie. Ale to poznanie nie na zasadzie, że zdobędziesz więcej informacji o Bogu. To jest dobre, ale to poznanie, które wynika ze społeczności z Bogiem. Wiecie, można wiele rzeczy mówić o czymś, nie oglądając, nie dotykając, ale dopiero jak to zobaczysz, jak dotkniesz, mówisz, teraz już wiem, o co chodzi. Teraz wiem, mówiłeś mi, ja sobie to próbowałem wyobrazić, ale no teraz dopiero wiem. Chodzi o doświadczenie Boga. Poznanie, które wynika z doświadczenia Boga działającego w twoim i w moim życiu. W obfitości staraj się wchodzić w to poznanie Boga. Idź przed oblicze Boże i proś o więcej i więcej i więcej. Panie, wiecie, cudowną rzeczą jest i ważną rzeczą jest, kiedy możemy patrzeć na nasze doświadczenia z Bogiem, aby nasz duch się podnosił. Powiedzieć, o, Bóg to zrobił i to zrobił i to zrobił. Skoro zrobił wtedy, zrobi i dzisiaj i jutro, bo jest ten sam na wieki. A kiedy do tego poznania i do tej cnoty dołożycie poznanie, to później starajcie się o... No właśnie, tutaj to słowo jest, które jest częścią owocu, powściągliwość. Pewne panowanie nad sobą, umiarkowanie. Człowiek Boży, dziecko Boże, jeśli chcesz wzrastać w wierze i chcesz zachować wiarę, musisz okazać samokontrolę. Nie pozwolić, żeby jakakolwiek rzecz, jakiekolwiek sytuacje wzięły górę nad tobą. Masz okazać powściągliwość, panować nad sobą, umieć siebie kontrolować. To jest niezwykle ważne. Kiedy są różne sytuacje, nie jest tak, że wychodzimy z siebie. Wiecie, nie wyobrażam sobie chrześcijanina, który tak dostaje tak zwanej białej gorączki i nie wie, co robi. Nie. Dlatego musicie mieć, dołożyć do swojej wiary, uzupełnić ją o powściągliwość, o wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie. A kiedy to jest, do tego dodajcie jeszcze piękne słowo. Tu jest użyte greckie, które oznacza cierpliwe znoszenie, wytrzymałość. Tak jak Hiob, wytrzymałość uratowała jego wiarę. Słuchajcie, gdyby miał tylko wiarę, Hiob, a nie okazał wytrwałości, cierpliwe znoszenie niesamowitych doświadczeń w swoim życiu, straciłby wiarę. Przecież własna żona mówiła mu, co mówiła? Złożycz Bogu. Złożycz Bogu i umrzyj. Ale to tam jest wyraźnie, apostoł Jakub mówi, ta wytrwałość, to cierpliwe znoszenie. Nie życzę sobie nikomu, żeby przechodził przez to, przez co Hiob przechodził. Pod względem duchowym, pod względem relacji, społeczności z najbliższymi, zdrowia, przyjaciół, wszystko zostało mu zabrane. Tylko on nie wiedział o tym, Bóg powiedział, nie wolno do diabła, nie wolno ci go pozbawić życia.
wszystko mu zostało. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy wołasz do Boga, jesteś tak umęczony, umęczony, bo straciłeś bliskich, bo straciłeś wszystko, bo nawet przyjaciele cię oskarżają. Kiedy wołasz do Boga i myślisz, że znajdziesz ratunek, a niebo jest jak z brązu. I Bóg nie odpowiada. I trwa to miesiącami. Dlatego dołóżcie wszelkich starań, aby swoją wiarę uzupełnić w sposób obfity o wytrwałość, o cierpliwe znoszenie, wytrzymywanie wszelkich niedogodności i trudnych sytuacji. Słuchajcie, bo tu chodzi o nasze życie. Tu chodzi o koronę życia wiecznego. I nie wolno nam tego bagatelizować. Mam ja o to się zatroszczyć, aby to było obecne w moim życiu, dla mojego własnego dobra. A kiedy będę to miał i kiedy jeszcze dodam inne rzeczy, to to sprawi, że będę wchodził głębiej i głębiej w społeczność z moim Panem. Będę tak blisko i będę zachwycony Nim, tym, kim On jest. I poznam Go tak, jak jeszcze do tej pory i rzeczy, które do tej pory nie widziałem tak wyraźnie i jasno. A więc do tej samokontroli, panowania nad sobą, wytrwanie. A do tego jeszcze pobożność. Krótko mówiąc, pobożność możemy zdefiniować jako działanie człowieka, czy to w słowie, czy w myślach, czy w uczynkach. Działanie człowieka w taki sposób, aby to podobało się Bogu. Jest to po Bożemu. Pobożność. A więc ona jest skierowana na Boga, który sprawia, że postępujemy w sposób, jaki Mu się podoba. Ta pobożność zachowuje moje serce w miłości do Boga, do ludzi i sprawia, że w moim sercu jest bojaźń Pańska, cześć i respekt dla Boga. A później mamy braterską miłość, Filadelfia, ku nieobłudnej miłości braterskiej. Uzupełnijcie. I tutaj akcent jest położony na te relacje, więzi emocjonalne pomiędzy bliźnimi. Emocjonalne. To słowo Filadelfia oznacza też przyjaźń. Braterska miłość, przyjaźń. A przyjaźń, wiecie, wymaga zwrotu. Ja coś komuś daję w tej sferze takiej emocji, uczuć, sympatii i ta druga strona oddaje mi tym samym. To jest zależne. Dołóżcie wszelkich starań, aby mieć Filadelfię między sobą. Nie tylko suche spojrzenie jeden na drugiego, ale pełne miłości, troski, zaangażowania, zainteresowania. Tym jest Filadelfia. Odbieram coś od innych pozytywnego, ale też daję innym miłość, przyjaźń, wierność, zaufanie i tak dalej. I dopiero na końcu jest powiedziane, a do tego jeszcze dołóżcie agapeo, miłość. Czyli tak jak Filadelfia jest, akcent kładzie na część bardziej emocjonalną, te potrzeby emocjonalne, tak agapeo dotyka naszej woli. Naszej woli. Że wbrew różnym sytuacjom jesteś gotów miłować nawet wroga i dobrze czynić tym, którzy cię nienawidzą. I kiedy to będziecie mieli, kiedy przyjrzymy się i tak zwrócimy na to uwagę i macie o to zadbać i ma tego być w obfitości w waszym życiu, to to sprawi, że będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. To to sprawi, że wasza wiara się nie zachwieje i nie zostaniecie pozbawieni wiary, nie utracicie wiary, ale będziecie pełni wiary, gotowi, kiedy Pan przyjdzie. Będziecie w Jego chwale i korona życia będzie waszym udziałem. Apostoł Piotr mówi, to pisze do was.
to przypominam wam, abyście na to zwrócili uwagę. Drodzy, tym słowem chciałem dzisiaj się dzielić. W związku z tym, że Pan przychodzi. W związku z tym, że Pan przychodzi. Jeżeli te rzeczy są u was, nie dopuszczą, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznawaniu Pana, ale też nie dopuszczą do tego, żebyście utracili pewność zbawienia, pokój Boży. I aby zostały przed wami zamknięte drzwi do Bożego Królestwa, ale będą wręcz szeroko otwarte na nasze wejście do wiecznej społeczności z Nim. Chciejmy się modlić. Chciejmy wzywać imienia Pana. Pomyślmy o tym, drodzy. Pomyślmy o tym, czego Bóg od nas, swoich dzieci, oczekuje. Do czego nas zachęca i do czego nas wzywa. Możemy powstać i będziemy się modlić. Pomyśl także nad swoim życiem. Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, będziesz z Nim? Czy będziesz za drzwiami? Czy oddałeś Mu swoje życie? Pokutowałeś, czy ciągle nie? Ale też chcemy się modlić i prosić Pana, aby pomógł nam i abyśmy byli tymi, którzy są gotowi do tego, aby te cechy były obecne w życiu każdego z nas. Panie, dziękujemy Ci. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam żywą wiarę do naszych serc. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz, abyśmy byli mocni w wierze, abyśmy wzrastali, abyśmy się nie bali tych różnych głosów, tego, co się rozgrywa wokół nas, ale mieli pełną ufność i pokój w Tobie. Panie, dotykaj mojego serca, mojego życia i dopomóż mi, Panie, zwracać uwagę na te cechy, patrzeć, czy one są i w jakim stopniu są obecne w moim życiu. Dopomóż każdemu z nas, jak tutaj jesteśmy, Panie, przyglądać się, pozwolić Duchowi Świętemu i Twojemu Słowu penetrować nasze życie, doświadczać Go, abyśmy zobaczyli, w jakim miejscu jesteśmy, Panie. Tak dziękujemy Ci. Wywyższamy Twoje imię. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała. Panie, modlę się o ludzi pośród nas, którzy jeszcze nie należą do Ciebie, abyś Ty dawał wzrost, dotykał, przemawiał, aby wzywali Twojego imienia dla swojego ratunku. Tobie niech będzie chwała. Amen.